Dobra, to 5 6 7. Poszło. Fantastycznie. Okay, ustawiam się? Okej, okay, dobrze. Dobra. tu wygodnie? Na wygodnie, Na tak. wygodno. No właśnie, na wygodno, no bo to już czas odpoczynku. I... jakie ty masz wstępy. Ostatnie nawiązanie do nawiązania. Wszystko się klei, wszystko się łączy. Widać, że dalej ten pourlopowa magia Dokładnie właśnie działa. pourlopowy flow. No. Pourlopowy flow tak, działa. Cały czas jeszcze mi się nie wyprzytykała witaminka D. O. ze skórki, którą. Ja bardzo dużo suplementuję, 4000. Mam nadzieję, że Cię dogonię. O, super. Ja nie wiem, czy ja tyle mam. Nigdy nie robiłam badań, widzisz. Popatrz. Nie, bo to nie przełoży się na 4000. To wtedy byśmy chyba. Umarli. To tak? tak, żeby się o. chociaż na 60, myślę. Jednostek o. przełożyło to. O, proszę. No to. to dobrze, no? Mimo, że w Polsce średnia niby wychodzi, że 50 jest ok, ale lekarze mówią, że to mamy zaniżone, jakby. Aha. aha Biorąc pod uwagę to, jak jesteśmy właśnie w jakim klimacie, to że jednak powinno być tego trochę więcej. No. Ale dobrze, wracając. A że skoro klimat, to wreszcie tak. mamy klimat wakacyjny. Mamy słoneczko e, za, za oknem. Przynajmniej trzymamy kciuki, żeby tak się utrzymało. <grym 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 utrzymało> dzisiaj mamy takie założenie. Tak jest. Dzisiaj, dzisiaj jest piękne słońce. Tak, tak, można nagrywamy na sobie tak. E, nagrywamy na tarasie, ptaszki no. śpiewają, pieski biegają, ja, ładnie, jest Wszystko super jest. No właśnie, i co? I, I teraz co wakacje. dzieje. Wakacje no właśnie, co się tak. dzieje, co się dzieje w szkołach tańca, powiedz mi, wakacyjnych. Znaczy tak, muszę powiedzieć, że pierwsza rzecz to nasza społeczność tanecznikowa, która jest zawsze aktywna. W odpowiedzi na pytanie, czy robi sobie wakacyjną przerwę. Albo czy zmienia w ogóle jakiś tam plan na wakacje związane z tańcem? Mhm. No to oczywiście odpowiada, że, że, że ewentualnie podczas urlopu jakby rezygnuje mhm. z regularnych zajęć, czyli na czas urlopu. Ale raczej, raczej, że w ogóle nie. Nie rezygnuje, tylko, tylko ciśnie dalej. E, część osób się mm, nastawia wtedy na nowe rzeczy, mhm. czyli na próbowanie nowych rzeczy w wakacje, żeby potem od września gdzieś tam się zdecydować już na, na to, co, co by chcieli ostatecznie. Jeśli im czegoś brakuje. No ale to mówię, to jest nasza społeczność, więc mówmy się, że to zazwyczaj Słaby. są osoby, które tak. już długo tańczą i gdzieś tam ten taniec jest z nimi długo. Tak. Natomiast no właśnie my się z Danusią zastanawiamy, jak wygląda cykl życia szkół i festiwali i różnych innych imprez w wakacje. No wakacje niby coś tam zawsze jest, nie? Jakby pojawiają się takie rzeczy. Ja wiem, że ze swojego doświadczenia jakoś tak słabiej śledzę w sierpniu to się jakoś tak mocniej aktywizuje i faktycznie gdzieś tam człowiek wyjeżdża. Mnie jest szkoda trochę też tej ładnej pogody, która jest u nas, mm -hmm. że jak to są te kierunki, bo aktywizują się, mam wrażenie, tam w, nie wiem, Francja, Włochy, w tamte strony, gdzieś... Gdzie tam ta pogoda nawet w zimie wciąż jest taka bardziej akceptowalna niż u nas, mm -hmm. nie. I ja jakoś tak nie nie wiem, nie szukam. Może też mam trochę. Zastanawiam się, czy ty masz. Bo takie pytanie mi przyszło ochotę, żeby też sobie zrobić wakacje, żeby wiesz, móc tak nawet zatęsknić, nie tylko na czas urlopu. No bo urlop to będzie co? Tydzień, dwa tygodnie, no, no. no to czasami nie możesz być na zajęciach i to jest trochę ta sama przerwa. A niejednokrotnie mam w głowie taką myśl, a może gdyby tak sobie y, zrobić taką przymusową troszeczkę przerwę, bo nie wiem, jak nie mają. Ja się czasami boję, nie? Bo to jest takie. Nie, nie no. wiem skąd się bierze ten strach. Wydaje mi się, że nieuzasadniony, no, że jak przerwę, to już nie wrócę, to mnie coś uminie, bla, 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 bla. Nie? A jakby tyle mówimy o takim odpoczywaniu. O regeneracji. Tak, jakby tak. I to dla mnie trochę też jest taka regeneracja głowy z tematyki tanecznej i czas na nabranie innych doświadczeń w innych y, sferach. Ja się gdzieś tam tym motywuję, że no na co dzień nie ma na to czasu na pójście, nie wiem, na intensywny kurs językowy, na spróbowanie, nie wiem, sportowo czegoś. Tak. tak? Jakby no i jeszcze takie sporty, które są tylko w wakacje dostępne, Dokładnie, nie? nie? Jakby nikt nie mówi, żeby leżeć teraz plackiem do góry, a może a może właśnie tak, a może, mhm. mo, może to, to jest ten kierunek nadrobić jakieś lektury nie, bo ile z nas narzeka, że nie mam czasu czytać i ten, a to akurat nad bagry z książeczką, nie? I no, to znaczy powiem ci tak, z... że y, kilka rzeczy mi wpadło. Pierwsza to taka właśnie, y, y, o której mówiłaś o tej regeneracyjnej, w sporcie mm -hmm. jest taki fajny podział na strefę zieloną i złotą. Złota no to jest ta taka rywalizacyjno-mistrzowska, mhm. taka treningowa i tak dalej, a zielona to jest cała związana z regeneracją, z wypoczynkiem, z zadbaniem o z tą strefę mentalną. Mhm. O, o takie dobre samopoczucie, i że właśnie to te dwie strefy powinny się przenikać, i to one prowadzą do takiego mistrzostwa sportowego, jeśli mówimy o sporcie, ale pewnie o tanecznego też, bo, bo jak już ustaliliśmy, sport, taniec to sport, niezależnie od, ty, ilo, od tego, czy rywalizujemy y, per se, czy nie. No to to jest jedna rzecz i na pewno tak jest. Druga rzecz, która też mi się ze sportem mocno tutaj, ponieważ można to powiedzieć, że jakby skończyłam studia teraz, prawda? Gratulujemy. I, ale Nie mam jeszcze dyplomu, więc, więc no, nie jestem już dyplomowanym absolwentem psychologii sportu dzieci i młodzieży, ale jednak już czuję się jak, bo rzuciłam tą czapką. W każdym razie tam też fajnie mówimy o tym w sporcie. E, poza tą strefą właśnie odpoczynku i regeneracji, e, też o, y, o tym, że y, Właściwie zapomniałam, bo się rozgadałam o studiach, ale spróbuję to złapać z powrotem. No, co łap, by się łap. pomyślał, a wiem już, już, że y, każda jedna dyscyplina potrzebuje tego wsparcia drugiego. Nie? Że jak ktoś jest, nie wiem, y, dobrym tenisistą, to jemu by się przydało na przykład pochodzić na basen, żeby zupełnie kondycyjnie w inną stronę to poszło. Albo na przykład y, bardzo fajnie jest, i to myślę, że dla tancerzy jest mega pomysł, y, żonglowanie. W ogóle żonglowanie, które jest związane z koncentracją i z taką strefą motoryczną. I jest bardzo, bardzo fajny, właśnie podcast i osoba, która to super promuje, czyli Grzegorz Więcław i Głowa Rządzi. I on tam ma jeden odcinek z takim panem, który właśnie tym żonglowaniem się zajmuje. I on ma swój, swój profil na Instagramie, w którym pokazuje. O co chodzi z tym żonglowaniem, bo to chodzi o to, żeby zadbać o obie półkule. Tak samo, nie? Porówno, bo zawsze tą jedną półkulę mamy, powiedzmy, mocniejszą, i to chodzi o to, żeby i lewa strona, i prawa strona były w miarę symetrycznie rozwinięte. I słuchajcie, ja myślę, że w tańcu, jakby ktoś to zrobił, w sensie, jeśli ktoś zapoczątkuje ten trend związany z koordynacją i z koncentracją i żonglowaniem, właśnie, no to to będzie hit, nie? Czekam na to, może sama się na to zabiorę, jak nikt się na to nie zabierze, bo naprawdę to tak po prostu rozwija koordynację i, no i mówię, taką koncentrację, że no, nie do wiary. nie do wiary, my żeśmy to, tego doświadczali na żywo. Nawet jeden mój kolega na obronie dyplomu zrobił taką obronę w momencie, kiedy, czyli żonglując robił ją, czyli żonglował i mówił do nas, zadawał pytania, my dawaliśmy odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej, nie? I on sobie to tak połączył, żeby nam pokazać też różne sfery, które, które gdzieś tam okay, są w stanie yeah. zadziałać razem. Więc to też był hit, i to jest druga rzecz. A mówię o tym dlatego właśnie, że tak jak Ty wspominałaś, fajnie jest zupełnie nie rezygnować, czy nie hmm. tak, że teraz przez dwa miesiące to ja tego nie tknę w ogóle, tylko może właśnie spróbować czegoś nowego innego stylu tańca, bo to trochę jak inna dyscyplina, hmm. zupełnie inne rzeczy nam się wtedy będą ruszać. Wtedy wracamy z takim jakby odświeżoną głową. Um, może właśnie więcej rzeczy takich zabawowych, które gdzieś tam mniej hmm. wymagają od nas tej techniki i, i, i takiej właśnie koncentracji, um, tylko właśnie nie wiem, więcej takich plenerów, bo o nich też będziemy mówić więcej spontanicznych rzeczy, a nie takich hmm. y, 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 regulaminowo ustawowych. Co nie zmienia faktu, że jako reprezentacja tutaj szkół tańca, wolałabym, żeby ludzie też zupełnie nie rezygnowali, no bo, no bo to, to potem ciężko jest zebrać do kupy. nie? Jak część no. ludzi nie chce, żeby im grupy się rozwiązały, ale nie chodzi połowa, i potem taka szkoła tańca ma taki dylemat, no my możemy być dla ludzi, jesteśmy tu dla ludzi, ale jednak czy trzeba płacić. Więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że nie wiem, grupy się łączy na wakacje, żeby było więcej ludzi w jednej grupie, a nie Pięć ambitnych, mniejszych, no bo to już niestety te, te, te plany wakacyjne to zmieniają. A jak się zmienia, dano się z Twojego doświadczenia, taki wakacyjny grafik? To znaczy, najczęściej uderzamy w tak zwane intensywne kursy wakacyjne, tak mi się wydaje. To jest tak, jak mówisz, że te regularne one gdzieś tam, no ludzie z automatu i też się zastanawiam. W sumie, dlaczego, bo ci ludzie przecież chodzą do pracy. Nikt nie ma dwóch miesięcy urlopu no. e, i my tam jesteśmy. I trochę tak ze swojej perspektywy patrząc, że brakuje mi właśnie, e, mnie brakuje zajęć na świeżym powietrzu, gdzie ja mogę skorzystać z tej dobrej pogody, że tu ten biznes też mamy nałożone takie prawidła na niego. E, odgórnie, no bo to nie jest wina szkół, że, nie wiem, na przykład, żeby ty musisz się odklikać, tak, i multisport ci zrobi nalot, jak nagle wszyscy się odklikali, ale w szkole nikogo nie ma, bo oni tańczą sobie na zielonej łączce, bo się gdzieś tam umówili, nie? Jakby, mhm. a tu przyjechali tylko na odkliknięcie, żeby szkoła zarabiała, że, że tu jest jakaś taka dziura mhm. w samym systemie ze szkodą dla szkół i trochę kursantów, no bo mnie nie mam, no, no ja się nie dziwię ludziom, że oni wolą posiedzieć nad rzeką, pojechać na bagry i skorzystać z odrobiny słońca, bo głównie fakt, że mam podpisaną umowę i jakby to jest bardzo duża motywacja, nie? jakby jestem prowadzącą zajęcia, to ja muszę być, nie? jakby mm -hmm. to jest mój obowiązek wtedy, nie? To jest ten element taki, no dobra, idę trochę, bo muszę. Chętnie też bym, ja bym dużo chętniej te zajęcia poprowadziła gdzieś nad wodą. I tak się zastanawiam, czy właśnie takie inicjatywy oddolne tu zawsze zapraszamy kursantów. Instruktorzy często, wydaje mi się, mają już tak głowę pełną różnych innych rzeczy, że my wciąż jesteśmy w takim trybie bardzo pracowym, i dla mnie te wakacje byłyby super okazją do takiego roztrenowania się na zasadzie dobra. To takim formacyjnym rzeczom mówimy teraz e, nie, że nie ma, jest, tylko na luziku. Teraz tańczymy dla, dla zabawy, szukamy inspiracji, tańczymy dla siebie. To mm -hmm. mnie kiedyś bardzo u, uderzyło, jak taka jak koleżanka z formacji tanecznej, która jest joginką. No, e, jakby to robi na co dzień, no i mówi, że kuczę, brakuje mi tańczenia dla mnie samej, nie? że cały czas tańczę tak pracowo, bo właśnie, bo trening, bo no to niby to robimy dla siebie, dla własnej przyjemności, ale wymaga to od nas bardzo dużego skupienia. A pójście z innym nastawieniem w, głowę, w głowie na zasadzie: Dobra, idę na, na te zajęcia, ale nie wymagam od ciebie nic. Jakby mm -hmm. idę tam? żeby się poruszać, żeby posłuchać do, dobrej muzyki, zupełnie takie nie jakby nawet nie dobra, jeden ruch wyłapać i się go nauczyć. Tak całkiem faktycznie jak roztrenowanie i to jest spontaniczna forma aktywności, która będzie służyć mojemu zdrowiu, a nie mojemu progresowi tanecznemu, że zrobienie sobie takiego miesiąca przerwy w głowie może dałoby też jakieś bardzo fajne efekty, zostawiłoby przestrzeń dla takich ludzi na organizowanie dodatkowych rzeczy. Dlaczego nie możemy łączyć tańca z innymi aktywnościami, nie? Jakby wsiąść na rower, pojechać sobie ekipą i zatańczyć w niepołomicach Ruedę na przykład. nie? Jakby albo gdzieś tam nad. Były w zeszłym roku było parę takich imprez baciatowych. Tak, 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 tak. Ki bo kiedyś było, kiedyś było dużo na Kryspinowie jeszcze, jak Dokładnie. Januszek nie? organizował tutaj w Krakowie, to Kryspinów to tam no, faktycznie było to fajne super, to, bo nie? mogłaś się przyjść opalać i dodatkowo była y, tam jakaś lekcja, jakaś animacja, jakaś mhm. rueda, jakiś coś. Ale faktycznie mam, y, czy, bo mam wrażenie trochę, że, y, że to można też zostawić ludziom, mhm. y, żeby oni to organizowali, Właśnie. bo fajnie też je ja mam wrażenie być. Gościem czasem, nie? No. Że tak nam się wydaje, że a czemu szkoły nie zorganizują, a czemu wy nie zorganizujecie? I ja mam takie, no ale wy też byśmy się chcieli pobawić, nie? No. W sensie my, tak. wy. Czyli ludzie, instruktorzy no. i właściciele szkół też chcieliby przyjść gdzieś jako goście. Mhm. Na zasadzie takiej, że niczego się od nich nie oczekuje, mhm. że nie muszą mieć tego dopiętego na ostatni guzik i że nikt nie będzie miał do nich o to pretensji. Bo jeśli to wyjdzie od dołu, to też nie mamy takich oczekiwań, nie? Mhm. Jeśli to organizuje... Ja byłam ostatnio... No, śmieszna sprawa. Robiliśmy... Kiedy robiłam ankietę taką powarsztatową i w pytaniach, czego wam brakowało, ktoś napisał, że brakowało nam darmowych napojów i jedzenia. Więc miałam takie coś, że no, naprawdę, że jakby wiesz, yy, tak o, mam wrażenie, że to właśnie tak ilość oczekiwań już przekracza w ogóle no. kwoty, o których mówimy, a chce, każdy chce, żeby był jak najtaniej, bo nikt nie mhm. chce wydawać pieniędzy, więc a oczekiwania rosną, więc to w ogóle jest jakiś absurd. Także mam wrażenie, że te właśnie yy, takie oddolne rzeczy dużo fajnie się sprawdzają, bo nikt wtedy nie ma. E, z, z, zbyt wygórowanych oczekiwań. No. Ale to jest super wątek, który poruszyłaś, że to też jest gdzieś tam działa na zasadzie wymiany, że ci nauczycieli, nauczyciele, szkoły, które dają cały rok, e, my też potrzebujemy się gdzieś tam naładować. To albo będziemy się ładować tak, że zostawimy to i pojedziemy sobie gdzieś tam dla siebie, gdzie my. Funkcjonujemy jako uczestnicy i ci doładowywani, albo możemy zrobić to tutaj na własnym podwórku, bo to jest. Ja uwielbiam te oddolne inicjatywy, i tylko momentami też mam wrażenie, że one są zamykane na tych biednych instruktorów, nie? Jakby albo ktoś myśli sobie, nie, no to szkoła, no przecież my tu sobie kursancie organizujemy, a szkoły organizują sobie, ale to jest naprawdę. Jakby to są wszystko ludzie, my też potrzebujemy. Was. Nie, dokładnie, ja dla was. nikt tam nie przyjeżdża dla inspekcji, nie? nie jakby... Żeby sprawdzić, jak Absolutnie. kto tańczy, więc to to, no, wykluczanie, mówimy. tak, środowisk instruktorskich na zasadzie takiej, albo oni i my, no. no to jest mega krzywdzące, no bo właśnie, wiesz, ty wtedy masz niby się integrować, ale co? Integrujesz się no. tylko i wyłącznie na swoich zasadach, ale, ale w drugą stronę to nie działa. No, to no, tak jest super, nie? Jakbym nie jakby mnie brakuje dla mnie to, co żeśmy już wspominały, plenery, trochę tak mi siedzą w głowie, że to jest zawsze taka okazja, że żeśmy rozmawiały przed odcinkiem, że to jest takie, to jest nieformalna impreza taneczna tak. i mnie to ciepełko, ten wiaterek, te leżaczki robią to, że trochę tak ginę w tym, w tym, w tym środowisku i już nikt nie patrzy na mnie, nie wiem, może to jest tylko w mojej głowie, ale że ja mogę sobie tam zrobić, co chcę, nie? Jakby nie? Nie muszę tańczyć, mogę, jak sobie potańczę, to też na własnych warunkach. Nie muszę się pilnować, bo nie, jakby ciężko jest złapać wszystkich wzrokiem, więc gdzieś tam z boku mogę sobie świrować pawiana e, po, po, po swojemu, a nie zawsze myśleć, że jest dobra, teraz ja jako reprezentka, reprezentantka szkoły. Nie, wiadomo, że raczej mam nie. Takie mam takie zobowiązanie nie i, jakby, i wypada, nie wypada. Coś, no. ten Megestegges, nie? A tu to daje tak inny, fajny klimat, taki chillowy i wzbranianie się od tego. Jakby ja wiem, że na przykład warunki plenerowe może nie są super, chociaż ja mam w głowie takie, no ale to jest najbardziej zbliżone temu, co akurat my osobiście tańczymy. No, salsę kubańską raczej tańczy się na ulicy. Nie? Gdzieś tam w, w, Mało klopkach, tego, że na ulicy, w kiepskich warunkach. Tak, nie, to jedne. na ulicy w klapkach albo na ulicy w obcasach przecież. No. Kubanki jak wyskakują, no to one ubierają obcasy i wyskakują tańczyć. I tam przecież nikt się nie zastanawia, czy tam jest parkiet. Albo oje, no, bo od dziecka tak robię. Może to wiadomo, że to jest inaczej, bo jak, może jak od dziecka, to, to też człowiek jest inaczej przyzwyczajony. Ale też nie róbmy z siebie prime nie, że no, ja też się to. nie urodziłam na scenie na deskach. I, i, I tańczyło się w różnych warunkach na płytkach mokrych, ślizgających, mhm. felsol. Tańczyło się no. na, na podestach, ale też takich z dziurami. Tańczyło się na betonie, tańczyło się tam i siam, nie? Więc y, o, i to też jest fajny chyba sprawdzian taki, dlatego że no, inaczej się tańczy, no, no. bo inaczej, właśnie inny parkiet jakby powoduje, że ty musisz inaczej tańczyć mhm. też, nie? Czyli no, nie wiem... Mambowcy pewnie nie pospinują, więc muszą już inaczej mhm. się zachowywać, nie? już muszą inaczej tańczyć. No i to jest też fajne, bo to jest po prostu inne, nie? Tak, raz, że inne, a dwa, no dajmy sobie żyć. Nie, nie musimy zawsze robić wszystkiego na full 100%. To też jest dla mnie takie. Z góry ktoś ci narzuca warunki takie, gdzie ty nie musisz odstawić, nie wiem, rewi tak? i nie wiadomo jakiego spektaklu tanecznego, bo ja mam wrażenie, że to się tak utarło, że impreza. To, to jest przestrzeń, gdzie my się prezentujemy między sobą, to jak to tańczy, jaki progres zrobił, a straciło to taki wymiar mocno zabawowy, że ten zabawowy wymiar przyszedł w stronę picia i mamy tak albo ee, chlanie, albo już taki no, spektakl taneczny na parkiecie imprezowym. Nie, mam takie, dobra, ale ja przychodzę potańczyć i tańczę, bo mnie to bawi, nie? Mm. Jakby to jest dla mnie rozrywką, a nie po to, żeby mnie ktoś oceniał i, i, i dla mnie wakacje to jest taki klimat, no. że stoisz i się bujasz, że ty nie musisz robić nic więcej. Tam nie ma takie, no, to ile teraz wyciągnęłam i naprawdę na takim luziku w głowie i wtedy to też bardzo fajnie się w ciele odkłada. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie połapać pewne rzeczy i klimat tego, skąd te tańce tak naprawdę się biorą, między sobą złapać taki nieformalny y, kontakt wielokrotnie. Przecież na takich imprezach, nie wiem, plenerowych, dla mnie też się dużo łatwiej rozmawia. Tak, tak, o to jest super. Tak. Ja nie? na przykład chodzę na plenery w ogóle rozmawiać w 90%, prawie procentach, bo to jest jedna z niewielu okazji, to jest też jedna z niewielu okazji, gdzie mam wrażenie, szkoły mimowolnie nie robią barier. Tak, że no. na plenerze to wszyscy czują, że są u nikogo. Mhm. Że jestem tak, tak trochę mhm. na ziemi niczyjej, więc mogę tu być. Mhm. Nawet jeśli nie ma także, jakby. To, bo, to, bo to może nie, źle mówię, że szkoły. Bo ludzie czasem sami tak to interpretują. Mhm. A jak jest plener, to jest taki niczyj. I no. na ten niczyj plener może przyjść każdy, więc tam tak. się wszyscy integrują, z różnych szkół przychodzą. Albo na przykład yy, jest jeszcze tak, że y, mam wrażenie, ludzie basicowi się nie boją, bo nie ma takich wymagań właśnie, tak. no. że jak już jestem w jakimś miejscu i pomieszczeniu, to teraz tutaj muszę tańczyć. No. A to ani miejsca, ani pomieszczenie, tylko jakby otwarta przestrzeń i tutaj w tej przestrzeni każdy może znaleźć miejsce dla siebie. O, teraz mamy gościa. <laughs> no dokładnie, jakby też mam takie poczucie, że e, jest, jest taka przestrzeń dla wszystkich, dla nikogo, że wszyscy mamy wrażenie, że jesteśmy bardziej schowani. Wtedy w niej i jakoś tak się odważamy na więcej rzeczy, nie? Jakby tak. też same stroje, tak jakby to są... Letnie, Idę jak stoję. A, nie, jakby tak. dla mnie to ma niesamowity urok, że ja mogę narzucić byle jakie jeansowe, portki, t-shirt i, i okej, okay, dobra, kubańskie parkiety raczej tak wyglądają przez cały rok. Ale jakby to, że nikt się nie będzie tam oglądał, nie, i, i, i też ta wygoda, kurczę, tego ciepła dla mnie, to, to, to jest nie, nie do przecenienia. Ja jeszcze, skrup... jeszcze jedną rzecz no, no. doceniam w plenerach i mam nadzieję, że. No bo ciężko jest zrobić, wiesz, yy, dwa plenery, jeden salesowy, drugi baciatowy. No bo co, no bo ciężko ci to zrobić, bo masz jedno miejsce. No nie będziesz no. robić do połowy, a potem od połowy, bo jak to z nagłośnieniem? No, tak. I plenery sprawiają, że masz jedną imprezę. Wow. Nie? I wiadomo, że tam o, że zawsze będzie niesprawiedliwie, zawsze będzie czegoś za mało, ale z dziesiątej strony, no, to jest właśnie powrót do korzeni tego, wow. że wszyscy jesteśmy razem, więc ja sobie mogę baciatkę na legalu zatańczyć i nie muszę zmieniać sali, nie muszę zmieniać mm. towarzystwa, nie muszę jakby wychodzić i wchodzić mm. w inną przestrzeń, tylko jestem cały czas tu, w tym jednym miejscu, gdzie tańczymy sobie wszystko i wszyscy. Nie? No. I to jest też super takie jednoczące, mm. że ludzie, którzy na przykład nie tańczą baciaty, ale już naprawdę się nie chce czekać, to oni zaczną, mhm. i potem pójdą w tą stronę, że dobra, to się chociaż nauczę podstaw, żeby sobie móc na takim plenerze zatańczyć nawet, tak, nie? No. Czyli takie otwieranie się na inne style, tam się odbywa. E, no bo już mówię, ja nie kojarzę, żeby były dwa plenery w tym samym czasie na dwa różne style. No to jest albo jeden, albo jeden miks, mhm. nie? a nie podzielone znowu między salami, między szkołami, w sensie, że między lokalizacjami i tak dalej, żeby czasem się nie spotkać, no. żeby czasem nie postać, wiesz, pięć minut. Ja, Miałam taką rozmowę i sobie o tym pomyślałam ostatnio. Wprawdzie y, po to była rozmowa z księdzem. Z księdzem no bratem, bratem, bratem Tomkiem, który mi uświadomił jedną super rzecz. I ona jest no, totalnie abstrakcyjna i mówiłam ci o niej, e, bo, 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 bo mówiliśmy o kościele, tak. ale ja to naprawdę po prostu tak to do mnie dotarło, że on mi powiedział, że my nie dajemy dzieciom w kościele się nudzić, mhm. bo nie daj Bóg się będzie nudził, to już jest za dużo, nie? że jakby nu nuda. Nie może wystąpić w przyrodzie teraz, nie? Mhm. Dziecko się nie może nudzić, to ja mu zaraz wymyślę jakąś atrakcję, tak. żeby mhm. się nie nudziło. A dlaczego? Nie? I mhm. trochę mamy tak w tańcu, że no ja nie mogę postać tak. i się ponudzić dwa kawałki, mhm. bo to jest dla mnie strata czasu. Bo w ogóle dlaczego? I tak dalej. Że nie dajesz sobie tego, o tego mhm. odpoczynku, nie dajesz sobie tego, że możesz się napatrzeć na ludzi mhm. i że to cię wzbogaci, ta nuda właśnie, że ty mhm. z nudów możesz zacząć tańczyć, nie? Gdzieś tak. z boku, sam, nie, sam. że cię mhm. flow poniesie. No to nie, to, to jest dokładnie to samo i to jest bardzo daleka przenośnia, ale dalej mówi o tym, że, że żyjemy w czasach, gdzie nie możemy sobie pozwolić na nudę, mhm. a nuda w tańcu to jest stanie i czekanie na swój kawałek, swój styl, nie? Mhm. To to jest czas, kiedy ty możesz z kimś pogadać albo nie, po nic nie robić właśnie, nie? Mhm. Choćby na potrzeby tego, żeby, skąd się bierze ta kreatywność? No, ona się nie bierze z robienia ciągle czegoś, mhm. tylko właśnie z tego, że ty się zaczynasz nudzić i kombinujesz. Mhm. I i jeśli sobie na to pozwolimy i damy taką przestrzeń, to może tam się właśnie coś zadzieje, nie? Mhm. A nie tylko no nie no, jak jest impreza, to ja muszę 7 godzin tańczyć bez przerwy, mhm. ewentualnie się dwa razy napiję, nie? Mhm. Ale już jeśli to jest tak, że to jest impreza łączona i ja mam przymus, w cudzysłowiu, stania, bo to nie jest mój styl, mhm. no to to już jest, nie, to to jest niedozwolone, nie? Mhm. I to jest jakby taka presja na dj a która jest wywierana, mhm. że oni zawsze źle grają. Tak. I, I tak jak rozmawialiśmy z Maćkiem Punto, on mówił, że dla niego najgorsze są imprezy łączone. Mhm. Choćby dlatego, że on wie, że do tego się nie da równo podzielić. Ale to też przecież nie o to chodzi. No, nie? Nie. no to jest w ogóle... E, 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 ale trafiłaś z tym staniem, bo teraz jakby będąc na nie, jakby tygodniowy festiwal, codziennie masz imprezy, codziennie zajęcia i wydawałoby się, że człowiek uchroni się jakby i to w plenerze właśnie, nie? więc bardzo w takim wakacyjnym klimacie i Człowiek się uchroni od tego FOMODO e, i nie będzie mieć tego efektu, że no dobra, stoi jeden kawałek, to, to teraz jest mi źle. E, e, ja się troszeczkę z sobą zmartwiłam i stwierdziłam, chyba nie jest ze mną ok, bo to było 30 sekund czy 15 sekund stania, a faktycznie jako partnerka miałam tam super, mm. bo, e, bo dobrych tancerze było aż na to. I raczej to była kwestia maks e, minuty, że stoisz e, sama na parkiecie, i tak to Cię na pewno ktoś zgarnął. O dziwo zdarzało się to i w połowie kawałka, ale to jest tak jak mówisz, że my w ogóle nie dajemy sobie, że, że gdzieś to powędrowało w jakąś taką kosmiczną stronę. I ja wiem, że nie wszyscy e, tak mają. Ale mamy takie ciśnienie na robienie, na, na rozwój, na wszystko, że jednak. Na też wytańczenie mam w głowie, imprezy, tak, żeby w 100% ja... ją mieć zaliczoną i wytańczoną. Tak, i ja mamy myślę sobie, jejku, nigdy tylu partnerów mnie nie prosiło. Nigdy nie miałam. Bo nie pamiętam ostatnio, żeby tyle dni z rzędu mieć, tyle dobrych tańców, nie każdy jeden po prostu zjawiskowy. Ale człowiek ma takie, nie no, stój 30 sekund już dramat, nie? I już beznadziejna impreza, nie? <grystanie> to jest takie. No. I musisz zejść, odpocząć i nabrać dystansu w głowie i ja tam musiałam ze dwa razy, miałam dwa takie dni, że, że musiałam tak zrobić i pomyślałam sobie, ranny dziewczyno, weź daj spokój, w ogóle wychiluj. i złap właśnie to taki, ten wakacyjny luz, no bo bez tego też jakby to też się i na natężycie prze, przekłada na zabawę, którą masz że i to jest dla mnie łatwiejsze do uchwycenia w tym klimacie wakacyjnym, że zmiana trochę tego trybu zajęciowego, że to są zmiana z, podejścia nie jakby intensywne kursy dla mnie wdzięczność tych grup polega na tym, że oni dostają bardzo dużo w krótkim czasie i oni się wtedy um, tak niesamowicie zajawiają, Tak. Nie? Jakby oni mają takie a, petarda, nie? Jakby jadę, cisnę, gonię i, i, i faktycznie z tego zostają najbardziej wkręceni ludzie. Mhm. Mam wrażenie, że z tego typu kursów są potem też osoby, które gdzieś tam następny rok trzymają do następnych wakacji. Mhm. Bo taką prawidłowość też zauważyłam. Tak. Że... Tak, no bo te wakacje są też takim testem yy, no. i, i tam najtrudniej yy, wbrew pozorom mają osoby, które już tańczą dłużej. Tak bo one właśnie wtedy mają taki trochę ten spadek, nie? Mm -hmm. To jest ten moment taki, że trochę mi czegoś brakuje, zaczynam szukać, znajomi mówią, że tam nie mam dla nich czasu, to ja to, to wszystko nadrobię, no. a potem jest mi ciężko wrócić, bo mamy właśnie te takie, że te powroty są takie trudne no. i znowu zobaczę ten spadek formy i ja nie umiem się z tym pogodzić, że będę miała spadek formy, bo przecież tyle ci cały rok, to powinno tak, zostać ze mną, no. nie? To nic, że tam zaraz szybko to się odbuduje, ale jednak na no początek będzie taki, że, że to będzie widoczne. No. I tak ostatnia rzecz, Żebyśmy też nie, prze, nie przedobrzyły z długością odcinka, bo jest wakacyjny, taki, to, to tylko kilka słów. Wiem, że kiedyś było dużo więcej wyjazdów wakacyjnych. Tak, no. Zastanawiam co się stało. Zastanawiam się, co się stało. Czy to właśnie kwestia cen, i tego, że to już nikt tak, tego nie dźwignie, no. ale wiem, że jest jeszcze nadal um, ten Summer Salsa Trip. Tak, Taki no. wyjazdowy do, do Hiszpanii i tam, tam sporo osób się wybiera. Bo to też ktoś pytał o takie wakacyjne wyjazdy taneczne. No to to jest rzecz, którą ja kojarzę, która jest. A tak to chyba cała reszta się dzieje już teraz przed sezonem albo po sezonie. No. Albo w ogóle zniknęła już z, z mapy Szkoda. festiwali. Wiem, no. że jest jeszcze baciaturo w sierpniu mm -hmm. tutaj u nas z dużych rzeczy. A tak to yy, no oczywiście dzieją się same eventy takie warsztatowe są. Jest ich mniej, ale są. Ale, ale wyjazdowych, no to chyba jest no. tak, że faktycznie gdzieś ten próg został przekroczony te, tej takiej rentowności takiego wyjazdu, no. żeby, żeby ludzie też nie, nie pocieni pocieli wiadomo ile, a wiemy jak wyglądają teraz ceny, więc to no, chyba będzie niestety. szło w takim kierunku, że, że raczej wakacje wyjazdowe to raczej maj, wrzesień. No, chyba, że ktoś jedzie na warsztaty i dookoła tych warsztatów buduje sobie sam, nie? Jakby to z kolei też jest ta oddolna inicjatywa i wiem, że, że są takie ekipy. Warto szukać takich ludzi, którzy mają takie, taką smykałkę do tego, bo są w tym środowisku, którzy lubią tak. organizować takie rzeczy i wiem, że parę wyjazdów na Kubę się w ten sposób odbyło właśnie. I to niekoniecznie właśnie musi być w ciągu roku, tylko wtedy, kiedy większość z nas też ma czas na urlop, nie? Mhm. Jakby, no bo to nie wszyscy mogą sobie pojechać tam w tym okresie takim jesienno-zimowym. Nie, jakby, więc tutaj, ale dobrze. To no, no, miejmy nadzieję, że może się to gdzieś tam odrodzi, że ceny spadną. <grym> ja naiwna na nadal, albo, albo właśnie, albo. My właśnie będziemy, będziemy zarabiać więcej, będziemy <grym> tak, mieć sponsorów. Tak, to raz, <grym> że będziemy <grym> mieć sponsorów, a dwa, że, yy, że jednak. Yy, ja też lubię siedzieć w mieście no. w wakacje. W sensie wiem, ja że też. ludzie tak, o nie, ale no wiesz, jak, nie, ja się też nie chcę jechać gdzieś daleko, no. tylko po to, żeby gdzieś posiedzieć z tyłkiem, gdzie indziej, gdzie jest ciepło. No. Więc ja też mam tak jak Ty, że ja tu wolę tutaj lokalnie, więc jeśli są działacze lokalni, to śmiało organizujcie yy, oddolne rzeczy, spotkania, bagry kryspinowe, inne yy, zaledwie Zegrzyńskie pod Warszawą. Niech się dzieje, bo, mm -hmm. bo to jest fajne i, i szkoły też chętnie mm -hmm. biorą w tym udział od strony uczestników, bo mogą tak, w końcu no. się poczuć jak, no, no jak i, wy. Ja ze swojej strony na pewno będę organizować jakieś wycieczki rowerowe i przy okazji Uuu. taneczne, bo ja popitalam na tym rowerze. Tak, dam się do mnie przejać na rowerze. Tak. Tylko mnie ktoś musi wziąć do tego, do tego obok. <laughs> wózeczka. Domontujemy wózeczek i, i, i będziemy jeździć z Kochmańską i będziemy ten, jakby, bo czemu nie, nie? Jakby warto skorzystać tutaj z wiedzy Krakusa, który ma zjeżdżone różne ciekawe no. miejsca. No! Obiecuję, obiecuję, będą takie Dobrze, inicjatywy. to do usił po y, wyjazdy na rowerowe, taneczne. Tak, i czekam, yy. może ktoś zorganizuje na, na, na jakieś, jakieś inne, na przykład na, nad wodą, coś o, fajnego, na piłka plażowa. Ja na tego? Nie było? Z łódeczkami. O, łódki. Tylko tu na miejscu. nie, Nie tak, że ja muszę na Mazur od razu jechać. Kajaki. Super. O. No, Supy, kajaki. kajaki. wszystko bierzemy. No. Dobra. No to pa.